Album ten jest pomostem między wczesnym dumowym graniem, a późniejszym obliczem zespołu bardzo atmosferycznym w stylu muzyki granej przez Pink Floyd. Zawsze pasowała mi ta zadziorność w połączeniu z subtelnymi dźwiękami malującymi obrazy tak jak na okładce. A albumem tym jest Anathema The Silent Enigma. Anathema powstają w 1990 roku w mieście Beatlesów, czyli w Liverpool. Jeszcze w tym samym roku nagrywają pierwsze demo pod nazwą Pagan Angel. W 91 zmieniają nazwę na Anathema i nagrywają drugie demo, które przynosi im kontrakt z Peaceville Records. Pierwsza epka to Crazed Fallen, zaś debiut 93 rok Serenades, który przynosi im dość sporą popularność. W 95 nagrywają kolejną epkę Pentacles 3, po której odchodzi od nich dotychczasowy wokalista Darren White, a zastępuje go Vincent Cavana. W 95 nagrywają drugą płytę The Silent Enigma, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Album przedstawia zespół dojrzały, który okrzepł. Nagrali płytę epicką ze sporą ilością wpływów gotyckich. Dużo tutaj nostalgii, żalu, samotności. Atmosfera jest smutna, przygnębiająca, z brakiem optymizmu. Jednak te uczucia wciągają nas w ten album. Są to kompozycje z jednej strony pełne dumowego ciężaru, z drugiej lekkie i bardzo delikatne. Klimat na albumie kreują wszędobylskie klawisze. Sporo tutaj mroku, ale i dynamicznych riffów, grozy i ciszy. Wszystkie te przeciwstawne uczucia zostały ze sobą w taki sposób zespolone, że powstały bardzo fajne, nieszablonowe utwory. Utwory są długie i rozbudowane, pozwalające nam wczuć się w tę atmosferę żalu i smutku. Brzmienie jest surowe, ale klarowne i przestrzenne. Prędkości zaś typowo dumowe, które leniwie przesączają się przez głośniki. Czasem pojawi się gitara akustyczna, czasem kobiecy wokal, który wprowadzi jeszcze więcej nostalgii. Główny wokal jest śpiewny, ale często pojawiają się momenty krzykliwe i ostre, ale również ciche i spokojne. Także dla każdego coś dobrego. Duża ilość emocjonalnych dźwięków maluje przed nami wizję różnych tajemniczych miejsc i światów. Tak jak rozchylająca się kurtyna, która ukazuje przed nami to, co przed oczami zakryte. Idealnie wpasowując się w tytuł The Cicha Tajemnica. Posłuchajmy teraz fragmentów tego jedynego w swoim rodzaju albumu. Restless Oblivion zaczyna się bardzo spokojnym wstępem, po czym wchodzą ostre gitary i ten pełen bólu rozdzierający wokal, opisujący samotność po śmierci ukochanej osoby. Paraliż duszy i chęć ucieczki od marnej egzystencji opisuje Shroud of Frost. Smutna gitara prowadząca buduje atmosferę kawałka. Elon to pełen spokoju utwór oparty o gitarę akustyczną oraz kobiecy wokal, opisujący pustkę po porzuceniu. Epickie Dying Wish to utwór, który ma kopa oraz wspaniałą atmosferę. Wiele zmian tempa oraz narastającą melodię. Utwór opisuje samotność oraz życie w bólu i zatraceniu się w marzeniach. Przyjrzyjmy się teraz okładce oraz wkładce do albumu. Okładka bardzo pasuje do zawartości muzycznej. To prawdopodobnie obraz olejny umieszczony na froncie. Na pierwszym planie ciężkie chmury burzowe i drzewo stawiające opór zbliżającej się grozie. W głębi jednak delikatne promienie słońca powstrzymujące mroki i ciężar zbliżającej się burzy. Na środku okładki logo Anathema, a pod nim tytuł The Silent Enigma. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie na czarnym tle takie zdjęcie konstelacji konia szachowego, a po prawej teksty do utworów. Kolejna rozkładówka to dalsze teksty do utworów, napisane białą czcionką na czarnym tle. Na ostatniej rozkładówce po lewej stronie skład zespołu, zdjęcia chłopaków oraz informacje, gdzie została płyta nagrana. Po prawej podziękowania. Wkładkę zamyka taka grafika na czarnym tle anioła,
Płyta zaś to na czarnym tle logo Anatemy, tytuł płyty oraz również ten aniołek narysowany na biało. Pudełko zamyka zdjęcie chłopaków w takiej tonacji granatowo-fioletowej. Pod tym zdjęciem tytuły utworów oraz logo Peaceville Records. Jak ja kochałem ten album, całymi dniami pochłaniałem każdy jej dźwięk. Do tej pory ciarki idą mi po plecach, gdy włączam tę muzykę. Jest w niej zaklęta jakaś magia, która przeszywa każdą komórkę ciała. Dużo tutaj goryczy, ale i wspaniałego piękna. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!